Wraz z wzrostem roślinności zaczynają rozwijać się także chwasty. Aby nie zdominowały naszych upraw, warto rozpocząć z nimi walkę już wczesną wiosną. Najlepszym na to sposobem jest użycie środków chwastobójczych. Chwastox Trio 540 SL jest herbicydem, w którego skład wchodzą trzy substancje aktywne z grupy regulatorów wzrostu dikamby, MCPA i mekopropu P. Posiada on szerokie zastosowanie w zbożach ozimych i jarych. Jego nowoczesna formuła sprawdza się także przy pielęgnacji trawy. Kolejnym skutecznym preparatem chwastobójczym jest Ambasador 75WG, który jest środkiem w formie granulatu do tworzenia zawiesiny wodnej. Może być stosowany w mieszaninie z chwastoksem Turbo 340 SL, która ma szersze spektrum zwalczania chwastów. Herbicyd należy stosować przy bezwietrznej pogodzie, aby uniknąć znoszenia oprysku. Optymalna temperatura powietrza to 15 stopni Celsjusza, a najlepszą porą dnia jest przedpołudnie, po ustąpieniu rosy. Należy pamiętać o tym, aby przeprowadzać średniokroplisty oprysk, a opryskiwacz powinien się znajdować 50 cm od rośliny. Saroksypyr 250 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej stosowanym do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej. Przy stosowaniu tego preparatu należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu opryskiwacza. Produkty firmy Ciechsarzyna proponują bardzo szerokie spektrum zwalczania chwastów dwuliściennych, takich jak przytulia czepna, mak polny, haber bławatek, rumian polny czy maruna bezwonna. Substancje aktywne zawarte w chwastoksie Trio 540 SL posiadają dwie drogi wnikania do chwastów. MCPA i mekoprop P pobierane są przez liście, natomiast dikamba wnika zarówno przez liście, jak i korzenie. Chwastoks Trio 540 SL jest całkowicie bezpieczny dla wszystkich upraw następczych. Ambasador 75WG zmieszany z chwastoksem Turbo 340 SL stosowany jest do zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w uprawach pszenicy ozimej. Środek rozkłada się w okresie wegetacji i nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Saroksypyr 250 EC jest środkiem rozkładającym się w glebie, nie stwarzającym zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorze roślin chronionych tym środkiem można sadzić lub wysiewać wszystkie rośliny uprawne. Herbicydy marki Ciechsarzyna cechują się dużą skutecznością i szybkością działania. Rekordzistą w tym aspekcie jest Chwastox Trio 540 SL. Po więcej informacji zapraszamy na strony internetowe firmy Ciechsarzyna.